cudownie się czułem, zamierzam grać wyłącznie teraz takie role. No, można powiedzieć, że to jest pierwszy mój Schwarz charakter faktycznie na mojej drodze filmowej. Gdyby nie to, że ja bym nie chciał, żeby tak o tym bohaterze się do końca mówiło, bo ja próbowałem jednak za namowami Marcina znaleźć w nim pewne racje, którymi on stłumaczy tę wojenną rzeczywistość. I w jego odczuciu prawdopodobnie robi dobrze i chce dobrze, robiąc źle. No, taki to wojenny paradoks. Chciałam zapytać o słabość pana bohatera. Słabość, no, jest bardzo słaby. Jest w zasadzie tak powierzchownie silny, tak jak faceci często są. Otaczają się pewnymi atrybutami i ma futro z kołnierzem i w ogóle jest panem, bo ma młyn i ma dużo pieniędzy i w ogóle sobie dość nieźle radzi. Potrafi się tym chwalić i dobrze mu to chwalenie też idzie, bardzo dobrze. Natomiast to jest kolos na glinianych nogach. Tam w środku jest jakaś przerażająca pustka, pragnienie miłości, niespełnione, tchórzostwo. I myślę, że to jest bardzo słaby człowiek, co było cudowne dla mnie, bo wolę opowiadać o takich bohaterach i szukać tych słabości, niż tych mocniejszych stron. Jego relacja z żoną, to jest jego słabość. To jest jego słabość, no bo nic z tej miłości nie zostało. Jeśli ona nawet kiedyś była, to ten mój bohater próbuje ją w sobie, a przede wszystkim w tej żonie odnaleźć. Ale to już to sine vrati. I myślę, że to jest powodem całego jego nieszczęścia, od tego się zaczęło jego nieszczęście. I te nieszczęścia, które on zaczął ludziom robić, od tego braku miłości. A czy wojna ma z tym coś wspólnego? Oczywiście, ale z drugiej strony można powiedzieć, że tylko w tej historii. Natomiast w innych historiach naszych współczesnych też mamy swoje wojny, które nie są wojnami światowymi, tylko naszymi małymi, prywatnymi wojnami. I u ich podstawy również mogą być podobne albo nawet identyczne rzeczy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.